Dzisiaj króciutki fragment, praktycznie jedno zdanie z Ewangelii według świętego Mateusza. Od tego czasu zaczął Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, bo blisko jest już Królestwo Niebieskie. W procesie ewangelizacji takim kluczowym momentem, gdy chodzi o doprowadzanie innych do spotkania z Panem Bogiem, jest nawrócenie. Z tym mamy chyba najwięcej problemów, nawet gdy chodzi o takie osobiste nawrócenie. I właśnie o osobistym nawróceniu chciałbym dzisiaj powiedzieć w moim dzieleniu się z wami Słowem Bożym, dlatego że chciałbym zwrócić uwagę na ten zaimek się. Kończymy tydzień, praktycznie wczoraj skończyliśmy tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Dzisiaj w drugim czytaniu czytamy też o tym, że już za czasów świętego Pawła były z tym problemy, że jedni mówili: jestem od Pawła, drudzy od Apollosa, trzeci mówili, że są od Chrystusa i tak dalej. Jeszcze inni, że od Kefasa, czyli od Piotra. W dzisiejszych czasach też jest z tym problem. I w obliczu szybkiego przesyłu danych, różnicy poglądów, różnych mówców, mamy czasami takie wrażenie, że gubimy się w tych treściach i zastanawiamy się, kto ma prawdę. Jezus jest prawdą. Ewangelia jest drogą naszą do zbawienia, bo Ewangelią jest Jezus. Dobra nowina o zbawieniu. W ostatnich filmikach mówiliśmy sobie o miłości Bożej, o tym, że Jezus czyni nas wolnymi od grzechu. Idziemy dalej. Krok dalej. Właśnie zbawienie, aby uczynić swoim, do tego potrzebne jest nawrócenie. A nawrócenie dokonuje się przez wiarę. Co z tego, że będziemy słuchać czyichś kazań, często takich moralizatorskich na temat tego, jak należy postępować, jeżeli nie będziemy mieli w sobie doświadczenia spotkania z żywym Bogiem i wiary w swoim sercu? To wiara w Boga doprowadza nas do tego, że przekonujemy się o grzechu, dlatego że Duch Święty nas przekonuje o grzechu. Nie żaden człowiek ma nas przekonywać o tym, że mamy się nawrócić. I nie my mamy innych przekonywać do tego, że mają się nawrócić, ale to jest proces nawrócenia, jest zarezerwowany dla Pana Boga. To Bóg daje łaskę nawrócenia i to Bóg daje łaskę zbawienia, którą należy przyjąć. Przez nawrócenie, które się dokonuje również przez wiarę. Dzisiaj w tej modlitwie, do której was teraz zaproszę, poproś o wiarę. Poproś o wiarę w twoim sercu, abyś mógł przejść ten proces nawrócenia. Wiemy, że mamy się nawracać każdego dnia i tej wiary potrzebujemy ciągle, bez przerwy. Nadziei, miłości, tych cnót, które nas prowadzą w wierze jak najbardziej, jak najpełniej, najpewniej. Poproś dzisiaj o wiarę ze mną, abyśmy mieli tyle wiary, taki poziom wiary, abyśmy każdego dnia ten proces nawrócenia rozpoczynali w sobie. Nawrócenie, a więc przemiana myślenia. Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, mówi święty Paweł również w innym miejscu. I w ten sposób inni będą widzieć po nas, że przyjmujemy zbawienie jako swoje i będą chcieli również w tym uczestniczyć. Na tym polega proces ewangelizacji i świadectwa. Panie Jezu, który zbawiłeś nas na drzewie krzyża, dziękujemy Ci za to zbawienie i chcemy je uczynić swoim. Prosimy Cię, abyś nam dał łaskę nawrócenia, a przede wszystkim wlał w nasze serca wiarę, abyśmy ten proces nawrócenia cały czas w sobie, cały czas wchodzili w ten proces nawrócenia i kształtowali się na podobieństwo Twoje, na podobieństwo Twojego czystego serca. Bądź uwielbiony, wywyższony i kieruj nami. Kieruj nami, chcemy Cię ogłosić naszym Zbawicielem. Jezu, ogłaszam Cię moim Zbawicielem. Amen. Tyle w dzisiejszym filmiku. Dzięki, że jesteście. Udostępnijcie te treści swoim znajomym, tym, którzy potrzebują usłyszeć dobrej nowiny. Zapraszam do kolejnych odcinków i taka zachęta: ogłoś może codziennie przez najbliższy tydzień, w czasie swojej właśnie czy porannej modlitwy, czy na początku dnia: Jezu, jesteś moim Zbawicielem. Krótkie zdanie, które akt czy listy, który może Ci będzie przez ten tydzień towarzyszył, bo musimy sobie przypominać o naszych
głównych prawdach wiary. O tym, że Jezus jest miłością, że Bóg jest miłością, że Jezus nas zbawił. Do zobaczenia, pa, dobrej niedzieli, dobrego tygodnia.